Siemano widzowie, jest noc, ja sobie gram i normalnie coś tutaj uknąłem, pokażę wam ogólnie moje tajne rysunki. Otóż mam tutaj taki folder tajne i zobaczcie, mam tutaj rysunek, wiecie kto to jest? Normalnie jeszcze nie skończyłem do końca tego rysunku, ale wiecie pewnie kto to jest i tutaj możemy jeszcze wypełnić to na fioletowo i może teraz wam to... O, popsułem, dobra, wiecie co, ja już jestem chyba zmęczony. Ej, dzwonek dzwoni? Czekajcie. Ej! Ja nie mogę, wykrakałem chyba. Ej, ale patrzcie, tu jest kat na pale, jakiś w ogóle taki słodziak mały. Jaki słodki kotek w ogóle. Nawet to nie wiem, czy to jest katnap. Niepodobny ten kotek jest do katnapa. Ej, przepraszam, kim ty jesteś? Jestem takim małym kotkiem i ogólnie jestem bardzo samotnym i czy mógłbyś się mną zaopiekować? A słuchaj, bo ty nie jesteś tym złym katnapem, tak? Nie, ja jestem bardzo dobry, ja jestem naprawdę bardzo jaki dobry. Długi ogon. Tak jak jestem bardzo dobry, tak jestem strasznie głodny i bym wszystko najchętniej sobie zjadł. No dobra, no to słuchaj, ja ci pomogę, tylko pod jednym warunkiem, że nie będziesz nic kombinował i będziesz... Ty jesteś chyba dobry, nie jesteś nawet zły, nie? No, ja jestem dobry, taki nawet mógłbym powiedzieć, że bardzo dobry. Dobra, no to słuchaj, zjedz sobie coś, bo wiesz co, ja już miałem iść spać, jestem zmęczony. A wiesz w ogóle, że narysowałem podobną postać do ciebie dzisiaj na komputerze? Naprawdę? A no. Mogę zobaczyć? No słuchaj, zobacz w laptopie ogólnie, zajrzyj. To jak chcesz, to będziesz mógł zobaczyć. No to fajnie, to dziękuję. Bo ja to w ogóle mam taki problem, bo mam taki swój domek i mi ten dom w ogóle wzięli, mi przejęli ten dom. Ty, no to wiesz co, czekaj, to ja bym coś mógł tutaj wziąć i mógłbym ci pomóc. A to jest jakaś norka? Gdzie ty mieszkasz? Masz w ogóle mamę, rodziców czy cokolwiek? No tak, no ogólnie to mieszkam na razie trochę sam, a to chciałbyś mi ogólnie pomóc. Tylko, no dobra. Że, no nie wiem, masz jakieś auto czy no czy mam, obiecałem w sumie, wiesz, mojej żonie, że już będę szedł zaraz spać, ale szybko ci pomogę, pokażesz mi gdzie mieszkasz, chodź, podjedziemy. To prosto. Tutaj, tu gdzie oni stoją, oni normalnie tutaj mój domek sobie zabrali. A, to ty tu mieszkasz w tym fioletowym domku, a to jakieś bandziory cię wygoniły, tak? Z tego domu. Tak, bandziory mnie wygonili i nie mogę tam mieszkać. Chodź, pomożesz mi. Dziękuję. Damy radę w dwójkę, oni są mocni, próbowałeś sam ich pokonać. Ej, proszę wyprowadzić się z tego miejsca, ponieważ tutaj mieszka ten słodki mały kotek i ogólnie sobie nie życzę, żebyście mu utrudniali tutaj życie. Do widzenia. Dokładnie tak. Proszę się rozejść tutaj i to zbiegowisko proszę natychmiast, żeby się rozeszło. Jak tam ci idzie? Trzymasz się normalnie, kotku? Tak, jakoś tu daję radę. Ja mam dwa serduszka, trzy, dobra. Daliśmy radę, pokonaliśmy ich. Dobra, ty. Tak, to jest ogólnie katnap? Ja cię, czyż to są różne odmiany katnapa? Jest taki... A ten to jest w ogóle szkieletorowy. To kto to jest w ogóle, co? Dla ciebie? To nikt. To twoja rodzina? I czekaj, coś mi się ogólnie przypomina, wiesz? Co? Ja wiem, chodź normalnie za mną. Tutaj, tu pamiętam, tak, tu jest toaleta i tu w rogu właśnie. Co to jest tu za miejsce? Chodź, tajna kryjówka, jakaś tutaj, tego mini katnapa, słuchajcie, dzieciaka. No, co to w ogóle jest? Chodź tutaj. No, jestem, no i co? Ej, w ogóle, co to jest za woda? Patrz w ogóle, co to... Ej, co jest grane? Tak, teraz mi się przypomniało. Co ci się przypomniało? Jestem katnapem i ciebie normalnie załatwię. Ej, ale dlaczego? Chodź tu lepiej tutaj. Przecież ja ci pomogłem, ej, no, ty jestem pamiętasz? Jestem strasznie zły i po prostu niedobry. Niech cię tylko złapie nie żartujmy sobie. Tobie. Katnapie, przed chwilą byłeś dobry. Ała, dobra. Ale teraz jestem zły i to na dodatek jeszcze bardzo zły. Nie, słuchajcie, ja uciekam. Szybko, ratunku, pomocy. Trzy serduszka! Mam nadzieję, że Lumi nie śpi jeszcze. Gdzieś się tam krzątała? Lumi, szybko, pomocy! Co jest, Jeepley? Słuchaj, przyszedł do mnie taki mały, słodki katnapik. Tak? Myślałem, że nie jest zły. Pomogłem mu odzyskać jego dom, a on później wszedł do jakiejś dziwnej, wiesz co, takiej substancji i zamienił się, ewoluował w strasznego katnapa i normalnie, wiesz co, wiem, gdzie jest jego baza. To on ty jest chyba straszny. Sen taki po prostu miałeś. Słuchaj, ogólnie powiem ci, że to wszystko to nie fake. I musimy naprawdę się przygotować. Pomogłabyś mi jakoś go pokonać, tylko ja nic nie mam. Miałem taki mieczek, a on jest bardzo mocny, wiesz? Mam pizzę nawet na zachętę. Słucham? Mam nawet pizzę na zachętę, jak chcesz sobie zjeść tutaj sztuczce. A no dobrze, to mogę sobie ją ogólnie zjeść, bo wygląda bardzo apetycznie. I ja ogólnie jak chcesz, to mam coś takiego, proszę. Co? I mam jeszcze to. Co masz jeszcze? Jeszcze mam to.
To dawaj, to ja ci chodź pokażę. Pokażę ci, gdzie mieszka ten katnap. Zobaczysz jego przeklęty dom. Chodźmy, Lumi. Lumi, to tutaj. I wiesz co, powiem ci, że ten katnap mnie zdradził. Ja pomogłem mu z wszystkimi bandziorami tutaj się uporać. No. A on później, wiesz co... On tam jest, Lumi! O, diogon straszny! Otworzył drzwi, dobra! Patrz, dawaj teraz patrz, tyłem, tyłem! Patrz, on teraz jest od przodu, a my wejdziemy tyłem do niego. Dobra, dobra, dobra. I pokażę ci, gdzie on ma bazę. On ma tu podziemną bazę. Dobra, wyszedł na zewnątrz. Tu trzeba zejść na dół w ogóle. Zamknę drzwi. Po drabince i wiesz co? On wszedł tutaj normalnie, w tą dziwną substancję niebieską. Czekaj, ja mu tu zniszczę. Pana to, bum! Łohoho! Już nie ma, słuchaj, tej substancji. Już nie będzie się może bardziej ty, zły robił. Ty, a jak on to usłyszał? Przecież on będzie O nie, chyba to usłyszał! O nie, Lumi, dobra, dawaj go, dawaj go! Ja nie mogę. On jest straszny. Uwaga, on nie podpalił mnie, Lumi. Ja gdzieś wpadłem pod jego dom, pod jego bazę. O nie, wkurzył się. Katnap się wkurzył. O nie, Lumi, ratunku! Jedno serduszko. Widzowie, znowu zostałem pokonany przez tego katnapa. A najgorsze, że jeszcze zaangażowałem w to Lumi. I ona pewnie też została pokonana. Nawet nie wiem, co się dzieje tam u niej. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. A może ona go pokonała? Nie mam zielonego pojęcia. Ej. Co tam policjantka robi? Kręci się przy moim domku? Słuchajcie, może ona szuka ogólnie jakiejś pomocy? Przepraszam, jakoś pomóc pani? Co pani się tu tak pałęta, co? A wie pan co? Bo mamy taki problem, ponieważ katnap po prostu powrócił do nas. No co pani nie powie? Już dwa razy mnie pokonał, wiem gdzie jest jego baza. Zaangażowałem w to Lumi, Lumi pewnie też pokonał. Wie pan co? Mamy przekichane ogólnie, tak w skrócie. Ale możemy sobie pomóc nawzajem, ponieważ on chce być jeszcze groźniejszy, chce być po prostu jeszcze większy. No i normalnie co? Ma jakieś swoje laboratorium i jeszcze jakieś dodatkowy kamień, że będzie przeogromny, rozumie pan? Trzeba go po prostu powstrzymać, bo wtedy z naszego miasta już nic więcej zostanie. Chwila. Bo ja ogólnie spotkałem go dzisiaj jako takiego małego, słodkiego kotka, takiego trochę niezdarnego, któremu pomogłem. A później nagle był większy, prawda? Tak, później normalnie przemienił się w większego, straszniejszego, a teraz pani chce powiedzieć, że jeszcze większy, jeszcze straszniejszy chce być? Tak, dokładnie. Dobra. Tak, dlatego trzeba go powstrzymać. Lećmy do tego laboratorium. Biegnijmy. Już jesteśmy na miejscu, musimy tylko. Wow. Proszę, proszę pani, bardzo, pani tutaj panu daję sprzęt. Tak? Tu się wszędzie pali, tutaj normalnie jest pożar, tutaj możliwe, że katnap był przed nami, co wtedy? O nie, mam nadzieję, że on tylko... On tam chodzi, ale nie jest jeszcze taki najstraszniejszy. On się tam skrada, on nie może nas zobaczyć. Pani normalnie policjantko, uprzedził nas i pokonał chyba tutaj nawet wojsko. Jest tu wszędzie pożar, on tu podpala, co robimy, jaki jest plan Musimy w ogóle? Pójść do środka i zobaczyć, czy gdzieś jest ten kamień. Aha, to jest... Dzięki temu kamieniu on się jest w stanie zamienić w swoją lepszą, tak, jeszcze gorszą. Tak, szybko, biegnijmy, szybciej, chwila, teraz najszybciej. Nie, teraz szedł w tą stronę, chwila, musimy dobrze to wyczuć. Dobra, dobra, nie widział pani? Dobra, nie. dobra, okej. Okay. Na razie nas nie widział. Dobra, jak tu wejdziemy, tu jest bed. Ej, do środka tu można wejść. Jak pani tu wlazła? Co to jest grane w ogóle? To jest jakiś bedrock? Chyba nas nie widział. Chwila, włączę światło. O, normalnie światło tu włączymy. Gdzie możemy znaleźć ten kamień, pani policjantko? Nie wiem, tu są jeszcze ogólnie jakieś drzwi. To są jakieś telewizory. Ej, ale takie dziwne są te drzwi. To są normalnie, proszę pani, niech pani odejdzie, to trzeba się przekopać. Może on tutaj zrobił ścianę, nie wiem, ma pani kilof jakiś czy cokolwiek. Nie, już biorę. O, dobra. dobrze. Nawet na powiem tutaj. Panu, że, no niech pani że dobrze wyszło. Dobra. I co jest? Uwaga, nie, proszę pomocy, pani! Ja ratunku. Nie mogę, wpadła pułapkę! Jak ma pani pomóc, pani policjantko? To była pułapka, słuchajcie! Ten katnap panią policjantkę tutaj normalnie wpakował. Ej, chwila, a gdzie jest ten kamień? Musimy go odzyskać, żeby katnap nie zamienił się w swoją najgorszą po prostu wersję. Dobra, pójdziemy może tutaj. Wiecie co? Tu już zwiedziliśmy ten pokój. O nie, ubikacje, tam na pewno nie wchodzę. To jest naprawdę ponuro. Jeszcze ta pełnia księżyca, widzowie, na horyzoncie. Zapalę światło, może będzie trochę raźniej. Także powolutku teraz będziemy stąd wychodzić. Będziemy chcieli, słuchajcie, znaleźć ten kamień, którego tu nie ma. Także ja chyba, słuchajcie, po prostu się... No nie, katnap! Ja nie mogę, jak się wystraszyłem! Idź stąd, normalnie przeklęty potworze, nie chcę cię znać! Nie masz szans żadnych ze mną! Słuchaj, ja mam specjalny kamień i powiem ci tylko jedno. No nie, widzowie, co on tu kombinuje? Ja stąd zwiewam normalnie. Słuchaj, mam kamień i zaraz normalnie jesteś. Będę najwięższym, przeogromny! Jeszcze większy?
jeszcze potężniejszy. On użył chyba tego kamienia, widzowie. Ja nie mogę, no to nie teraz... Nie dasz sobie ze mną, nie dasz rady. Nie mam szans, naprawdę. Ej, ale normalnie może się dogadamy, słuchaj. Możemy współpracować, Katnapie, co ty na to? Nie, nie dogadamy się. Nie będziemy razem współpracować. Widzowie, gdzie ty jesteś? Jaki on jest wielki, jaki on jest potężny. Może go uda mi się podpalić i normalnie jakoś go pokonam. Nie wiem jak, to mi się usłużyło. Ratunku, pomocy, w sumie wszyscy polegli. Do kogo ja krzyczę, jak tu nikogo nie ma? Dobra, na razie dobrze się chronię. Patrzcie, z góry go normalnie, jaki nubek. Ej, w ogóle on jest niezniszczalny, widzowie. Ja tak mogę... O nie, 1,5 serduszka pomocy, Katnapie atakuje. Jesteśmy coraz bliżej domu, poszedłem tutaj na skróty. Obok domku Lumi. Ej, co tutaj Lumi kombinuje? Ej, patrzcie, czy ona tutaj coś kombinuje przy moim domku? O, Gameplay, dobrze, że ciebie widzę. Słuchaj, Katnap przejął po prostu twój dom. Zobacz, co się dzieje z twoim domem. Jakim domem cudem? Jak on wygląda. Jak ja przed chwilą normalnie prowadziłem z nim pojedynek. I słuchaj, tak jakim cudem on tak szybko tu przyszedł. I nawet swoją armię tu taką ma. Ile nie mamy ucieku. Z nimi szans. Ej, czekaj, może ich trochę osłabię. O nie, oni wszyscy idą, Lumi. Ja nie mogę i skończył mi się laser. Oni się tu zbliżają. Ej, co jest w ogóle? Mój dom jest cały fioletowy. Mi się to w ogóle nie podoba ten kolor. O nie, dobra, Lumi. Musimy normalnie zwiewać. Ich jest tu za dużo. Słuchaj, musimy uciekać. Musimy tutaj uciekać. Pomoże, to już w ogóle masakra. Skąd my weźmiemy pomoc? I czy jest nas za mało na taką ilość normalnie ludzi? Wiesz, co możemy zrobić? Poprosić normalnie osadników o pomoc. Myślisz? Idziemy do wioski osadników? Uważaj z tyłu. O nie, Katnap, szybko! Ja nie mogę, tu jest jeszcze ten wielki Katnap normalnie, który ewoluował. Uciekamy, tak on właśnie wygląda, Lumi. Dawaj, szybko, samochód normalnie, wsiadamy i uciekamy. I słuchajcie, wjeżdżamy tutaj do wioski osadników. Dzień dobry, proszę państwa, przychodzimy tutaj, potrzebujemy pomocy, witam. O, to pan tutaj jest szefem, panie szefie, panie Bosie. Dzień dobry, tak, jestem, o co chodzi? O, ogólnie potrzebujemy normalnie tutaj dużo pomocy, nie wiem, golemów, wszystkich chętnych, tak, którzy by chcieli stawić czoła armii Katnapa, jest ich naprawdę sporo, pomożecie jakoś? No, pomożemy, ale jak wy pomożecie najpierw nam, chodźcie normalnie tutaj za mną, wydarzyła się tragedia. Co się zaginęło stało? Dziecko. Jeżeli odnajdziecie to dziecko moje, to w takim razie my damy wam armię naszych golemów. Tylko pierwsze co, musicie odnaleźć dziecko. Dobrze, mogę wziąć to zdjęcie sobie normalnie? Żeby... Dobrze, możesz brać. Jedyne pytał. Co powiem, to było widziane na polu pszenicy. Aha, na polu pszenicy. Dobra, o tutaj widzę, że nawet było ciasto lepione z pszenicy. Dobra, to my tutaj wymyślimy dokładnie. Plan. Lumi, słuchaj, musimy normalnie znaleźć to dziecko. Widziałaś? Kolorowy normalnie strój. Tak, widziałam. Kolorowe dziecko, słuchaj, może pójdziemy normalnie, jakoś się rozejdziemy. Ty idź w tamtą stronę, popytaj. Ja pójdę normalnie może tutaj, też popytam kogoś, czy ktoś tutaj widział. A czykolwiek, ej, widzowie, patrzcie, pszenica. Na polu pszenicy ostatni raz był. A może tutaj to dziecko było normalnie i pszenicę pogubiło, słuchajcie. Jak wziął normalnie chłopaczek. Ej, a tutaj jakiś zombiaczek. Ej, zombiaczku, normalnie, co ty tu kombinujesz? Widziałeś może takiego chłopczyka? Mam tutaj zdjęcie jego. Ej, nie chcesz mi pomóc? Pomocy! Chwila. Ej, co ty tam robisz, tutaj mały? Ej, to on przecież, chwila. To on tak wygląda? Ej. Zombiaki mnie tutaj atakują. O nie. Dobra, ja nie mogę, ja wam dam zombiaki, ale wy jesteście wolne, ale jesteście słabe. Macie normalnie. Dobra, proszę ciebie, dzieciątko. Normalnie już ci pomagam. Ale ich jest jeszcze tu więcej, tych zombiaków. O nie, jakieś mocne, one są jakieś zmutowane w ogóle. Co jest grane, 3 serduszka tylko mam. Boję się normalnie tutaj zejść. Dobra, spokojnie, ja to zaraz jakoś wykombinuję to. Okej, blok, słuchajcie, muszę się tu podsadzić. Okej, dobra, teraz tutaj, szybki parkour, idziemy po tego chłopczyka i będziemy mieli armię golemów. Dobra, słuchajcie, nie mam bloków. Wiesz co, chłopczyku, ogólnie umiesz robić takie skoki parkourowe. Tutaj zejdziesz, chodź tutaj, zejdź na dół. No, o, dobra. Okej. Słuchaj, dasz radę tu teraz przeskoczyć do mnie? Dawaj. Wow. Ty, dobry jesteś. Słuchaj, wiesz co? Ogólnie uważaj, bo tutaj normalnie, chodź, bo jak ci zrobię tutaj normalnie dobrą przeprawę, chodź za mną, wiesz co? I teraz szybko dawaj za mną, szybko. Biegnę, ja zatrzymam ich, uwaga. Do widzenia, zombiaki. Okej, wiesz co, bo twój tata, ej, a co ty masz taki znak zapytania na pleckach? O co z tym chodzi? Lubisz Lucky Blocki w ogóle? Lucky Blocki też mają taki znak zapytania. Bardzo dobra, patrz, tam jest twój tata. Jak my ciebie dodamy... Tata,
O, proszę pana. Tak, uratowaliśmy pana syna, dlatego liczę teraz na pana, że pan nam pomoże. Tak, oczywiście, stawić czoła. Oczywiście. Tak, to gdzie ogólnie ta armia golemów? Jak oni w ogóle wyglądają? Zapraszam tutaj, tak, za mną, dobrze. Już tutaj przekazuję armię golemów. Dobra, widzowie, właśnie znalazłem Lumi, a nasza armia właśnie jest w trakcie przygotowań. Lumi, widziałaś ile ich jest normalnie, tych golemów? Tak, zobacz widziałam na to. Bardzo dużo. Patrzcie, widzowie, ten naprawdę boss wioski zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Ja nie Armię tutaj już masz gotową. I ile ich tu jest? Dobra, golemy, to zapraszam tutaj za mną w drugą stronę. Będziemy musieli pójść w drugą stronę, niestety, niestety. Okej, właśnie tutaj. O, dokładnie, także chodźcie za mną i pokażę zaraz, z kim będziecie się pojedynkować, bo to będzie epickie starcie, widzowie, kibicujcie nam. Dobra, słuchajcie, golemy, bo to jest teraz ważny, ważny moment. Ogólnie jesteśmy bardzo blisko tej armii. Czekajcie, ja pójdę na zwiad, wy tu na chwilę poczekajcie. Gameplay, mam coś dla ciebie. Tak? Specjalnie to dla ciebie trzymałam, proszę. Wow, dziękuję. Dziękuję, Lumi. Może się przyda. Jest ich naprawdę sporo. 2, 4, 6, 8, nie wiem, no tak 40. Myślę, że na oko ich może być. Dobra, także co, jesteśmy gotowi? Lumi, gotowa? Tak, jestem gotowa. Dobra, golemy, ruszamy na pojedynek. Ruszamy na podbój normalnie. Ja tutaj wchodzę na wieżyczkę strażniczą i wszystko będę normalnie obserwował z góry, widzowie. Co tu się dzieje? Dobra, ja wykorzystam to, co mi Lumi dała. Będę osłabiał po prostu tych fioletowych ludków, ale mam nadzieję, że te golemy sobie poradzą. Co to za epickie starcie jest? Ojej, oni się tak poplątali, słuchajcie, jedni z drugimi, że ciężko ogólnie tutaj w nich trafiać, ale na razie chyba sobie dobrze radzą te golemy. Lumi, jak tam ci idzie? Trzymasz się? Coś mnie zaczęli atakować! Tu jest dużo ich! W ogóle strasznie... Ożwy, ja wam dam! Oni teraz są tu zgrupowani mocno! Oni wchodzą do mnie! Już mi się skończył ten twój... Normalnie... ta twoja normalnie broń to była słaba strasznie. Ja nie mogę, Lumi chyba poległa, słuchajcie, nie wiem. Ale tu jest naprawdę ich za dużo. Tu jest ich... Dobra, ci są już pokonani. Ej, chyba, słuchajcie, nie wiem w ogóle. Tutaj oni wszyscy się rzucają na tych, a tu jest naprawdę ich jeszcze sporo. Golemki, weźcie się w końcu w garść. Tutaj jest jeszcze pełno ludu. Ja nie mogę, ja miałem tutaj przewodniczyć temu, a ja tutaj normalnie idę na pierwszy ogień w ogóle, widzowie. Musimy tutaj normalnie wygrać. O nie, nie wygracie normalnie, kat na piki, a w ogóle was szef was zostawił w najważniejszym momencie, kiedy jest najważniejsze starcie, to nie ma waszego normalnie szefa. O nie, słuchajcie, tutaj jeszcze są jak dwóch. Jak mnie nie ma, jak jestem tutaj? Gdzie normalnie kat? Ej! Rzeczywiście, tam jest katnap, widzowie! Dawajcie golemy na niego! Mam nadzieję, że sobie poradzicie! Ja nie mogę, on, słuchajcie, wykorzystuje swoją pozycję! Ja sobie świetnie z nimi poradzę! Dobra, ja mam pomysł! Zakradnę się normalnie w domku, pójdę za nim, bo nie, tutaj są też jego normalnie podwładni, zakradnę się i go zepchnę tam na dół, słuchajcie, a wtedy rzucą się na niego te wszystkie golemy, jak tu jest paskudnie, jak tu jest fioletowo paskudnie. Dobra, teraz po cichutku, widzowie. Ja wygram, przejmę to miasto. Dobra, 3, 2, 1, masz ty normalnie, złaś tam na dół, dawajcie golemy, teraz na niego. To jest, o nie, muszę się tu schować. O nie, słuchajcie, oni nie umieją przejść, ci golemy, ja muszę im otworzyć to przejście tutaj, zniszczyć normalnie to. Katnapie, już po tobie, dawać golemy, teraz, wjeżdżajcie wszyscy. Nie, dajcie sobie rady. Wszyscy na normalnie katnapa, dawajcie. Dobra, o nie, słuchajcie, wybija ich. Dobrze, i mu idzie, jak normalnie katnapowi dobrze jestem idzie, słuchajcie. Jestem najsilniejszy. Golemy padają jak prówki, ale dobra. Ej, czy on wszedł mi teraz do domu? Nie, poszedł z drugiej strony. I tutaj możemy też go zaskoczyć, zrobić mu nalot normalnie na głowę. Okej, czekajcie. Ej, wynoś się z mojego domu! Wynocha stąd! To jest mój dom! To nie jest twój dom, to jest mój dom! O nie, słuchajcie, 2 serduszka, 3 serduszka, ale go pokonałem! Golemy, chyba wygraliśmy! Przestańcie się palić! O nie, rzucili się na mnie! Golemy, przecież ja jestem z wami! O nie, dużo ich poległo, widzowie! Co ja mam teraz zrobić? Mój dom wygląda jak dom katnapa, jest fioletowy! Ja w ogóle jestem mega zmęczony, chciałbym sobie iść w końcu odespać! Jest noc, całą noc spędziłem, słuchajcie, na pojedynku z katnapem, ale mam nadzieję, że na jakiś czas go pokonaliśmy! Idę, słuchajcie, znaleźć jakiś nocleg tymczasowy. Widzowie, pomyślałem, że najciemniej pod latarnią i postanowiłem wrócić tutaj do domku katnapa. Skoro go pokonałem, a on i tak zrobił sobie z mojego domu swój domek, to ja sobie teraz z jego domku robię swój domek, odwrotnie. I wiecie co? Oj, on tam jest.
On chyba chce wrócić do domu. Mam mało czasu. Widzowie, wziąłem specjalnie od hakera Bedrock, żeby zabezpieczyć wejścia, żeby po prostu on się nie dostał drzwiami. Wiadomo, że normalnie oknem może wejść, jakkolwiek tam chce, ale przynajmniej ogólnie będzie to pewne zniechęcenie dla niego. Nie wiem, czy tu każde okno w ogóle zabezpieczać. Tam jest jeszcze ta baza, która w ogóle została zniszczona. Jak ona wygląda na ten moment? Czy on ją odbudował? Nie, nie odbudował jej. I tu nawet nie ma za bardzo gdzie spać. Ja bym chciał sobie tu ogarnąć jakieś wygodne łóżko. Ej, ja nie mogę tu wyjść teraz, widzowie. Oż ty normalnie, przeklęty potworze, nie wyjdziesz tutaj. Ha, chciał zniszczyć, słuchajcie, i Bedrock go zatrzymał. Bedrock go zatrzymał, dobra, tu szybko też. O nie, jakim cudem tu wlazłeś? O nie, on tu wszystko zdemolował, widzowie. Tu nie ma gdzie spać, tu nie ma gdzie spać. O nie, cztery serduszka. Uciekam, słuchajcie, ten potwór, ten mutant, najgorsza odmiana, normalnie katnapa.